Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z mojego warsztatu. Ja sobie coś tu będę działał, a wam życzę miłego oglądania. No i co ja tu będę działał? Właśnie, dokupiłem sobie haczyki. I muszę tu jeszcze te 34 albo 35 sztuk powkręcać. Wczoraj jeszcze dorobiłem taką deskę tutaj. Trzyma się. Co, tu będą dziurki, cyk, 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 cyk. A w te dziurki będą popychane wiertła. I do tego od tej strony będą gwoździki. I na gwoździki będę dawał klucze nasadowe. Zobaczcie, jest i moje radyjko. Włączę sobie. Wodu pracy, drogowców. Kto może, niech ten fragment obwodnicy Warszawy omija. A na drodze numer 15, ale... na odcinku Inowrocław-Toruń, w Kujawsko Kujawsko-Pomorskim, zderzył się samochód osobowy. Ale niech sobie coś gra. Na szczęście nikomu nic. Muszę sobie te wszystkie haczyki poobcinać, bo są za długie. Takimi nożycami. Po prostu położyć. Ciach. Ciach. Uwaga na oczy. Trzeba mi 34 sztuki. Powkręcałem resztę haczyków i pokażę wam, jak wkręcić takie haczyki. Zobaczcie, wyginamy gwóźdź w taki sposób, zakładamy na haczyk i po prostu wkręcamy. O. Widzicie, jak to fajnie idzie? Nie trzeba się męczyć. I wkręcamy sobie. Bo ręcznie wkręcać to naprawdę, palce troszkę bolą. Można sobie pójść wygrać właśnie w taki sposób i wkręcać te haczyki. Zobaczcie, co ja sobie tu działam. Dziurki powiercone. Deska przygotowana. A do tej deski będę przykręcał takie magnesy neodymowe. Żeby po prostu, o właśnie, te klucze wszystkie, które nie mają oczka, żeby się trzymały. Zobaczcie, jak to trzyma. Jedną ręką już tego nie ściągnę. Ale to dobrze, chociaż klucze nie będą spadać. O, tak to się będzie trzymało. O, właśnie na tej deszce tutaj. Magnesy poprzykręcane. Tu jeszcze kawałek miejsca zostało na przynajmniej dwa. Gdzieś są, ale nie mogę ich teraz znaleźć. No i wieszamy klucze. Bierzemy taki kluczyk. Ciach, trzyma się. I następny. Ciach. Zobaczcie, jak to ładnie się trzyma. Sześć na jednym magnesie, więc na pewno mi się zmieszczą. Może nawet więcej się zmieści. Ale to się trzyma. Strasznie. Co my tu mamy taki? Nawet więcej zmieszczę na jednym magnesie, więc jest dobrze. Uwaga, lepiej tam palca nie pchać pod ten klucz. Można zdusić, zmiażdżyć. Dobra. Tu będą większe. No, tych większych. Większych już się mniej zmieści. To mam taki stary zardzewiały, gdzieś go na podwórku znalazłem. Nawet nie wiem, co to za klucz. Ale niech będzie. Dobra, cztery się zmieszczą, to większe. Tak to wygląda, zobaczcie. Bardzo ładnie, moim zdaniem.
No, a tutaj będę robił takie coś, możecie zobaczyć. Gwoździki. I będę wieszał różne kombinerki, obcęgi. Tylko trzeba powbijać gwoździki ładnie. O. Tak mniej więcej co 10 cm. Dobra, co ja bym tu powiesił? O, to właśnie. To ma takie proste. Zobaczcie. Naciskam, otwiera się. Tak się otwiera, jak naciskam. A to jak naciskam, to się ściskają. To jest bardzo dobre. Te są takie jeszcze pozaginane. O. Zobaczcie, tak to będzie wyglądać. Teraz mogę powiedzieć. O, gitara. Już mi się podoba. Ta ściana akurat jest fajna, bo jest z tego Super Exa. I bardzo fajnie się wbija te gwoździe. Oczywiście przypominam o konkursie, w którym można wygrać taki super zestaw kluczy Yato. Tu ma się wyświetli link do filmu i w pierwszym komentarzu pod tym filmem będzie przypięty też link do filmu konkursowego. Gwoździki powbijane. I patrzcie, jak to fajnie wygląda. Wszystko tak ładnie, równiutko powieszone. No i co, teraz będę robił mocowania do młotków. O, tutaj nisko, będzie dwa gwoździe i na tym młotek będzie wisiał. Powiem wam, że strasznie dużo czasu zajmuje to układanie, przenoszenie, mierzenie. Zobaczcie, tak to wygląda. Jeszcze parę gwoździ mi zostało. Tutaj młoteczki. A co tutaj jeszcze? Tutaj pododawałem śrubokręty. No i tutaj mi sporo tych haczyków zostało. Ale to się coś wymyśli. Zobaczcie, tu ma takie magnesiki. Okrągłe. Z takim tym. Ja to będę robił tak, że będę wiercił dziurkę tutaj i po prostu będę to zapychał i do tego magnesika będę coś mocował. Tak to będzie wyglądało i na takich magnesikach sobie będę takie, o, na przykład małe śrubokręciki dawał. A widzicie? Jeszcze tu muszę wywiercić kilkanaście dziurek. Magnesy już powsadzane. No i na przykład gdzieś tu miałem, o, takie małe wiertełka. To sobie cyk do tego magnesu. Albo śrubokręcik. Albo taki śrubokręcik. Albo takie coś. Albo jeszcze inne wiertełko. O, i takie właśnie, jak coś tu będę duwał, coś tu będę rozbierał, to zawsze będę miał pod ręką. Jeszcze tak jeden lub dwa odcinki oprócz tego będą z tego warsztatu, bo jeszcze troszkę gratów mam tu do poznoszenia. Naprawdę. Z tamtego garażu tutaj poprzenosić. Wszystko tu poukładać, to masakra. Strasznie dużo czasu to zajmuje. Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.